naprawdę długiej przerwie. No, nie nagrywałem bardzo długo filmów, to dlatego, że po prostu nie miałem czasu. Po prostu lekcję mam do wpół do czwartej. Potem i tak muszę się uczyć, robić zadania i czasu nie mam na nagrywanie. Ale teraz oczywiście jest przerwa świąteczna. Postaram się nagrywać filmy. No trochę częściej. Jeszcze mam takie do was dwa pytanka, to może zacznijmy od pierwszego, czyli chcecie, żebym jeszcze wrzucił, bo mam jeszcze chyba trzy filmy z GumTurbo, takie zaległe, więc jeżeli chcecie, mogę wrzucić. No i czy chcecie, żebym nagrał taką serię rozmowy piłkarskie, gdzie po prostu będę tam dawał jakieś newsy o piłce i takie coś, wyniki i tak dalej, rozmawiał o takich różnych rzeczach związane właśnie z piłką. No i jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzu. Ja mogę to nagrać. Ja już od dłuższego czasu myślałem o tym. No i tak właśnie, nie wiem, no mi to nie będzie sprawiać problemu, więc no tak, te filmy by były chociaż raz w tygodniu jeden film. No, mogę tam nagrać moje typy na Ligę Mistrzów i takie coś, więc no, to zależy od was. No i po tym długim wstępie, przepraszam, bo półtora minuty już minęło, no to bierzmy się za odcinek, ponieważ widzicie, że jestem w ogóle w czymś innym. To jest gra Fański Jumping, gra o skokach narciarskich, taka mobilna, możecie sobie pobrać na telefonie i sobie zagrać. Jeśli chodzi o tą grę, jest ona naprawdę fajna. Mam tutaj edytor. No i tutaj mamy, uwaga, zawodników, aż prawie 100 zawodników z różnych krajów, prawdziwych oczywiście. Możecie zmieniać im imiona, narodowość, kombinezony, narty, wszystko. Tu mamy jeszcze także drużyny i możecie też sobie robić własne drużyny i co najważniejsze, robić własne konkursy, puchary świata różne, tutaj mam, mówię, puchar. No i tu możecie sobie wybierać, nawet możecie tworzyć własny puchar świata, zaplanować sobie konkursy na różnych skoczniach. I tam ogólnie jest turniej trzech skoczni, Planica 7, Willingen 5, w ogóle wszystkie takie te rzeczy jak loty, konkursy drużynowe i możecie sobie tak robić. Polecam grę. No i ja tutaj ogólnie mam taki puchar, bo chcę poprowadzić serię Trener Narodowy, reprezentant Polski. Będziemy grali sobie wszystkimi Polakami. No i mamy pierwsze konkursy niż Tangile i w dzisiejszym odcinku po prostu zagramy ten konkurs, więc bierzmy się za ten konkurs. Może jutro nawet pojawi się drugi odcinek też właśnie z tej gry. Z drugiego konkursu niż Tangile. Nie wiem, ile mam zawodników dokładnie, ale oczywiście skaczę tylko tymi Polakami. Nie wiem, ile mam dokładnie zawodników, ale... O, pierwszy Jakub Woli. To są kwalifikacje. No dobra. Mam nadzieję, bo ja mam zawsze problem z wybijaniem się, ale... Aj. Nieźle się wybiłem. No i... Aj, jeszcze nie wybiłem tutaj. Za nisko leciał też Jakub. Źle się wybiłem. Źle się wybiłem, za wcześnie. Mam zawsze problem z tym, więc sorry, jak... jak czasami tak być. Ale jest teraz Aleksander z Niszczą, więc... Zobaczmy, 19 numer startowy. No i jeśli chodzi o drużynówkę, to czterech Polaków jest przeżyła: Dawid Kubacki, Andrzej Stękała oraz Kamil Stoch. No tutaj znowu Aleksander zniszczył, no bardzo słabo. Znowu, ja nie wiem co się stało, ale no się źle wybiłem, no. I dwóch Polaków w tej chwili nam odpada już. Ja nie mogę. No dobra, czas na kolejnego, Stefan Hula. Zobaczmy, jak się prezentuje Stefan Hula. Ma, potrzebuje dość dużej odległości, ale chodzi o to, żeby się chce zakwalifikować. Bo ja nie umiem się wybijać. Ale teraz jest lepsze wybicie. I ładny skok, ale upadł. Ja nie mogę. Ładny skok, ale... O, ale się zakwalifikował, 17. Odległość fajna, lot fajny, ale... Nie wylądował, no. Za późno chciałam lądować, więc... Trudno. Dobra, Paweł Wąsek, to jest dwóch Polaków po sobie. Paweł Wąsek, a potem Maciej Kot. Zobaczmy na Pawła. Może okaże się takim zawodnikiem, którego może gdzieś to na te drużynówki się da wcisnąć. O, Paweł!
Zakwalifikuje się. No odległość, no 112,5 metra, nie za duża. A nie, jest 25. No to jest kwalifikacją 20. No nie, jest pierwszy w kolejce, więc myślę, że jednak się zakwalifikuje. Ale teraz zakwalifikuje się na pewno jakiś Polak. Tylko który? Albo Maciek Kurt, albo Paweł Wniesek, więc zobaczymy, kto jest. Macie jak pod narty. Maciej Kot. Maciej nisko leci, wiatr go niesie i nie wylądował, więc Paweł Wniesek nie wylądował. Maciej, kurczę. Powiem wam szczerze, że tą grę mam już naprawdę od dawna. I no dalej nie nauczyłem się tak dobrze skakać. Dalej mam problem, no najbardziej z wybijaniem się, ale teraz Kamil to. Tutaj widzicie, że kask mam taki, jaki on tak naprawdę ma, bo tutaj możecie sobie konfigurować to wszystko. Naprawdę fajna rzecz. No i Kamil, no niestety. Znowu. No przy wybiciu, że 104,5 metra daje mu w tej chwili dopiero 38 miejsce. Na razie praca jako trener narodowy nie idzie zbytnio dobrze. No trudno, Adzi stękała. Nie, czy nie ma za dużo skoczków z Polski, może bym skakał tylko piątką czy szóstką. Pierwszyła Dawid Kubacki, Kamiczok, Adzi stękała, Paweł Wąsek i na przykład Jakub Wolny. To będzie ładny skok. Brawo! Brawo dla Andrzeja Stękała. 136,5 metra i jest drugi. Szkoda, że nie liderem, ale no jest drugi, więc dobry wynik. No, Deschwanden skoczył 139 metrów, więc daleko. No i Klemens Murańka. Zobaczymy, jak Klemens się spisze tutaj. Zobaczmy wiatr. Klemens Murańka. Nie leci aż tak dobrze jak Andrzej, ale... I tak dobrze tego sobie, kurczę, dlaczego, no? Dlaczego nie idzie wylądować? Ale chociaż się zakwalifikował, więc jest sukces. No za późno ląduje, za późno. Przepraszam za to, ale czym więcej będę grał, tym większej wprawy nabędę. Dobra, jeszcze dwóch Polaków nam zostało. Tymczasem Dawid Kubacki. I potem jeszcze Piotr Grzyła i skończył się kwalifikacja. No Dawid, leć! No ładnie. I Dawid Kubacki ląduje. Dobrze. 127,5 metra. Dobra odległość. Jest 18. Pewna kwalifikacja. Więc skok zaliczony po prostu. No i ładny występ też Andrzeja Stękały tutaj. No chyba wybiłem się najlepiej jak mogłem przy tym skoku. No i Piotr Żyła. Miejmy nadzieję, że Piotrek się zakwalifikuje. Żeby było jak najwięcej Polaków w konkursie. Bo na razie mamy chyba 3 czy 4. Piotrek. No Piotrek ładnie i brawo Piotrek, to jest dobry skok. 132 metry, które to mu da miejsce, ładne noty też. 12 jest, super. Kolejny Polak zakwalifikowany, bardzo się cieszymy. Zobaczymy ile na końcu Polaków się zakwalifikowało. No i ile jest? Raz, dwa, trzy, no, trzy, cztery, pięć. O, sześciu! Klemens Murańka akurat się załapał na 50, więc to jest super. No i zaczynamy konkurs. Pierwsza runda. Czekać, ile trwa już film? No, już 8,5 minuty. Stefan Hula. No to zobaczmy na Stefana Hulę. Oby był dobry występ Polaka. Już się wybija. Leci tak nisko, nisko, ale dociągnął Stefę troszeczkę. 117,5 metra. Jest 14, no z awansem do drugiej serii będzie miał duży problem niestety, duży problem. No myślę, że ma, no, marne szanse, marne. Paweł Wąsek, liczymy, że Paweł się zaprezentuje z lepszej strony. To jest w ogóle fajne w tej grze to, że te narty są na przykład oryginalne, tak? No Paweł jeszcze gorzej będzie, jeszcze gorzej Paweł Wąsek niestety. No to odpada nam... Paweł Wąsek na pewno nam odpada, jest ostatni. No Stefan Hula, myślę, że... No, Stefan jest na razie 18, więc no... Raczej nie, no raczej nie. Raczej nie. Teraz Andrzej Stękała. No, najwyżej z Polaków w kwalifikacjach był drugi. Bardzo ładny skok był Andrzeja. To teraz Andrzej, poleć. Jeszcze lepiej, najlepiej. Aj, kurczę, no.
No Legos tak słaba, ale ja nie wylądowałam, no i jest ostatni, no odpada nam drugi z pola. A Stefan Kula, no musimy liczyć na to, że Stefan Kula też nam odpada. Który jest Stefan Kula w ogóle? No 30, więc już niestety... No nie, no nie ma, no ale klemę smurańkę, no jak widzicie, ja jeszcze faktycznie nie będę dobrze. Ale czasami się uda wybić, no ale... Klemens! Może Klemens gdzieś poleci dalej. No jest, 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 jest! 123,5, który będzie? 19, no. Nie wiem, czy ma awans w tej chwili. A jeszcze 10 skoczków chyba do końca. Więc ma awans, tak? Akurat chyba będzie. No i dwóch zostało jeszcze, więc teraz Dawid Kubacki. No zobaczymy, mam nadzieję, że Dawid i Piotr się tutaj ustaną do serii finałowej. Dawid, no troszeczkę nisko, ale teraz go wiatr podniósł i no mogło być lepiej, 122 metry, jest 27, no niestety. No nie będzie Dawida. Ale no Klemens Muranka będzie, bo do końca zostało ile? 4 skoczków chyba. A nie, 3, więc Dawid Kubacki też będzie. Akurat chyba. No dobra, ale teraz Piotr Żyła, więc mam nadzieję, że Piotr Żyła gdzieś tam w czołówce teraz będzie. No bo wiatr jest cały czas pod narty i dość silny. No nie, Piotrek, przepaścił. No nie wiem, czy nie za szybko wylądowałem. Dobra, trudno. W ogóle nieudany to będzie konkurs dla Polaków, niestety. Mam chyba tylko 2 Polaków. No słabiutko, słabiutko. Więc kto z Polaków? Klemens Murańka i Dawid Kubacki. Nikt więcej. 2 Polaków w serii filmowej. Oj, no i sorry, reklama tutaj. Reklama minęła. A, jeszcze muszę powiedzieć, że za każdy konkurs, jak tam zajmiecie jakieś miejsce, dostaniecie takie pieniążki i po prostu za te pieniążki możecie kupować nowe narty, takie rzeczy. No dobra, Dawid Kubacki. Nisko, coś mi zacina, nie wiem dlaczego. 112,5 metra, więc no Dawid będzie no prawdopodobnie ostatni. No. Prawdopodobnie będzie ostatni. No i Klemens Murańka i to ostatni w drugiej serii z biało-czerwonych. No tak to wygląda niestety. W ogóle nie lubię niczego tego. Nie umiem w ogóle na tej skoczni skakać. Kompletnie nie umiem. Po prostu nie umiem skakać na tej skoczni. Nie wiem, jak tu się skacze. Nie wiem, gdzie się wybić. Wolę... No, ja wolę już Klingenthal. O wiele bardziej. Albo Wisłę. Wisłę to lubię bardzo. Tam będzie się lepiej skakało, no ale trudno. No 2 Polaków jest na samym końcu. No nie ma co tu mówić o tym konkursie. Wygrywa go Daniel Huber. No to co, ja się z wami żegnam. Nie wiem, czy podobają wam się takie odcinki. Sfański jumping. Oczywiście. Oj, reklama. Oczywiście może być ich więcej, no. Ja w tej grze nie umiem się wybijać. To jest mój najgorszy problem. No bo jak się już dobrze wybijesz, no to wystarczy lecieć i tyle i tam wylądować sobie, ale wybicie jest najważniejszą częścią. Ja się muszę nauczyć, więc na następny odcinek postaram się doprawić sobie na tym niższym tak ile te wybicia, gdzie tak mniej więcej, no bo staram się gdzieś tam, no przy końcu oczywiście, no ale to często jest spóźniony skok wtedy. Jak chcę trochę wcześniej, to zawsze kliknę i za wcześnie, więc no, raz na 10 skoków uda mi się wybić idealnie, no więc tak to wygląda. No to ja się z wami żegnam i cześć!